I skończyliśmy na Wielkiej Brytanii, prawda? I to jest niezwykle ważne. Może wreszcie docenimy tego sojusznika, jakim jest Wielka Brytania. Przecież wprawdzie nie ma już jej w Unii Europejskiej, ale to jest trzecia armia w NATO. To jest szósta gospodarka na świecie. Gospodarka brytyjska, mimo Brexitu, mimo pandemii, grzeje nieprawdopodobnie w tej chwili, bo Wielka Brytania, Londyn to jest jeden wielki plac budowy. I poza tym istnieje jeszcze jeden taki element niesłychanie ważny, który powinniśmy brać pod uwagę, mianowicie jest to Wielka Brytania, to jedyny kraj, który naprawdę nie lubi Putina i Rosji. Tu chodzi oczywiście o Skripala, o Litwinienkę. Po prostu od Oni 30 doświadczyli, lat Wielka Brytania jest KGB Playground. bo oni, czyli Tak. polem zabawy Polem KGB, zabawy właśnie, ale. jeszcze jeśli pan pozwoli, dodam, ale z drugiej strony, czyli to sprawia, że Wielka Brytania może być sojusznikiem i naprawdę wiernym sojusznikiem, ponieważ ma własne przyczyny niechęci do Putina, prawda, Ja myślę, że tutaj już. ale jest jeszcze jeden element, który jak gdyby wstrzymuje Wielką Brytanię z tyłu, prawda, za hals, za kołnierz. To znaczy oligarchowie, inwestycje oligarchów rosyjskich w City i w gospodarkę Wielkiej Brytanii. Są, panie Elżbieto, Są tutaj ogromne. przerwę. Także są dwa, ale musimy zwrócić uwagę na Wielką Brytanię, ponieważ ona ma własne przyczyny, dlatego, aby być Panie z Elżbieto, to nami. już wybrzmiało.